Tak szczerze mówiąc, już się nie mogę doczekać. Czuję się nastawiona agresywnie i cieszę się po prostu na jutrzejszy mecz. Myślę, że to jest takie święto siatkówki i myślę, że i ja, i każda z dziewczyn sobie życzy, żebyśmy po prostu wygrały jutro. Charakterystycznym, taką charakterystyką główną są dwie rozgrywające z Japonii i też taki system przejmują bardzo szybkiej gry, kombinacyjnej, także pod to też się jakby gdzieś tam szykujemy. Zespół z Bukaresztu, wbrew chyba wiedzy większości kibiców, wcale nie jest najsłabszym zespołem w naszej grupie. Chciałem to zdementować tutaj. Jest to bardzo dobry zespół, w którym możemy zobaczyć reprezentantki Japonii oraz dobrze nam znaną Maret Grothaus-Bakenstein, która przez kilka miesięcy trenowała razem z nami. Gramy z zespołem może nie bardzo wysokim, ale bardzo szybko i kombinacyjnie grającym, więc musimy być bardzo, bardzo skupieni i bardzo, bardzo uważać na szybką i kombinacyjną grę na skrzydłach.